Lubisz ten kanał? Zasubskrybuj go. Dziękuję Ci. Witajcie, drodzy widzowie, cześć Wam. Słuchajcie, ten porannik miał być na żywo, ale nagrywam go dzień wcześniej. Jest 17 u mnie, wieczór. No i już Wam tłumaczę, dlaczego nie będę nagrywał na żywo. Otóż, słuchajcie, jest u mnie zimowy sztorm w Teksasie. Teraz już od 3 lat, jak co roku. Mam temperaturę dzisiaj, w tej chwili jest minus 3, jest popołudnie. W nocy będzie prawdopodobnie minus 11, 12, mówię o Celsjuszach. Wiatr, ogromny wiatr. Zdążyliśmy tam z żoną zabezpieczyć rury, poprzykrywać rośliny, jeśli się da. W mojej hydroponice mam zapalone lampy na podczerwień. No zobaczymy, jak przetrwa, będzie dobrze, jak nie, trudno, widocznie tak miało być. Ale też może to spowodować ten sztorm, że w miejscach, które nie zostały zabezpieczone dobrze, nie będzie wody, pękną rury, no bo w Teksasie rury są zakopywane maksymalnie na 2 stopy, a to jest przy tego typu mrozach mało. No i może w związku z tym nie być również prądu, więc jutro może nie być okazji, żeby zrobić ten livestream. Dlatego nagrywam dzisiaj. Dzisiaj będę wrzucał, a jutro będę obserwował, co się dzieje. Dajmy na to, że nic nie będzie się działo tragicznego. No ale jeśli, no to też mnie nie będzie, bo będę musiał prawdopodobnie działać. A jak widzicie, ze mną taki zimowy anturaż. Trochę jakby świąteczny, chociaż nie do końca, bo to taka wczesna zima chyba, która przyprószyła tam jeszcze owocujące rośliny, ale spodobał mi się, ładny, te kolory mi pasowały, dlatego ja też dzisiaj założyłem taką koszulę, do tego bolo, aby było fajnie. O czym w dzisiejszym poranniku? Słuchajcie, tak chciałem tak powspominać, bo ruszyłem z moim gadaniem dokładnie 2 lata temu. To we wrześniu 2019 roku spotkałem się z Andym pierwszy raz, tam rozmawialiśmy tylko. Potem było długie rozmowy, mój pierwszy udział w jakiejś audycji u Andy'ego, jeden, drugi, trzeci, czwarty. No i Andy mnie namówił do założenia własnego kanału, co potem, kanał już miałem tak naprawdę, tylko tam nic nie było, tam były jakieś prywatne filmy, one zresztą do dzisiaj są, ale zaczęło się właśnie wtedy. I Andy, kochany Andy, sobie bardzo Ci dziękuję za to, dzisiaj będą podziękowania, bardzo Ci za to dziękuję, że popchnąłeś mnie w tym kierunku. Wtedy, kiedy tak naprawdę po raz kolejny w życiu wiele rzeczy straciłem, a wtedy pracę i możliwość zarobkowania, to Ty, Andy, mnie popchnąłeś w tym kierunku. Ja robiłem strony internetowe, ale też miałem bardzo mało zleceń w tamtym czasie, więc tak naprawdę no, myśleliśmy z żoną, z czego będziemy żyć, co tu robić, może do restauracji z powrotem, może gdzieś jakaś fizyczna praca, może będę komuś zakładał hydroponikę. Taki był mój plan, że kiedy mnie się uda, to będę to pokazywał i może zrobię z tego biznes. Ale ty mnie, Andy, popchnąłeś w tym kierunku i ja to poczułem. Ja poczułem, że tu nie chodzi o biznes, ale chodzi o mówienie tego, co masz w sercu. Bo ty taki, Andy, jesteś. Ty mówisz to, co gra Ci w sercu. Często to zmieniasz, bo od takich stricte politycznych informacji, które podawałeś na swoim kanale, potem wyborczych, potem zdrowotnych, potem prawnych, potem był i Tesla i wszystkie takie ukryte rzeczy, to ja wiem, że Ty to robisz. Zresztą ile razy rozmawialiśmy o tym i mówisz: Ziggy, wiesz co, ja już mam tego dość, ja chcę robić rzeczy, które ja kocham, ja będę teraz robił takie i takie filmy.
I to jest fajne, to jest piękne. Ja to poczułem, ale chcę ci też podziękować za to, że nie tylko, że mnie popchnąłeś, ale za to, że wydobyłeś ze mnie to, co gdzieś tam było głęboko uśpione, wiesz. Natomiast brakowało mi tej wiedzy technicznej, technologicznej. Coś tam wiedziałem, no bo przecież jak się robi strony internetowe, to zna się to zaplecze, ale nie miałem pojęcia o livestreamie. Ja się tego bałem, najzwyczajniej. Nie miałem pojęcia o programach, które będą pozwalały, tak jak teraz do was mówię, pozwalały to swobodnie nagrywać, a potem korygować, zrobić wiele ustawień, przygotowań przed, które to wszystko ułatwiają. Znałem jedynie program, i to dość dobrze, PowerDirect do montażu filmów. Ja pracuję z tym programem od wersji 9, a dzisiaj już mamy wersję numer chyba 22. Więc ten program jest ze mną długo. To mi bardzo ułatwiło montaż. Ja do dzisiaj to kocham, lubię montować. Live'y tak nie do końca, bo w live'ach coś tam się powie za dużo albo za mało. Nie można tego poprawić. Wolę tworzyć produkcję tu na miejscu, u mnie w studio. Więc Andy, bardzo ci dziękuję. Bardzo, bardzo ci dziękuję za to. Dziękuję ci za to też, że zapraszałeś takich ciekawych ludzi. I nie wiem, czy pamiętasz, ale na samym początku organizowałeś takie audycje live, do których zapraszałeś gości. No, robiliśmy wtedy to razem, ale ja tak się czułem taki malutki przy tobie. Taki zresztą byłem, bo ty to już robiłeś doskonale, a ja trochę udawałem, że to robię, aczkolwiek bardzo chciałem. No i powiem ci, że wtedy zaprosiłeś dwie bardzo ciekawe istoty do tej samej audycji. Chyba tak. Na pewno była to Agnieszka Stalkoper i na pewno to był Józio Dąbrowski. Moi przyjaciele, do dziś. Agnieszka Stalkoper, no i tutaj muszę powiedzieć, że niesamowita dziewczyna, niesamowita. Słuchajcie, to jest tak piękna energia, to jest taki anioł za życia, taka chodząca dobroć. Czasem jej to nie służy. Wiem, jaką miała końcówkę roku. Nie ma jej z nami, bo no, jest zamotana, bardzo dużo pracy. Ale Agnieszka mogłaby na tych kanałach wcale nie być, nie funkcjonować. Agnieszka ma dobry zawód, jest tym profesjonalistką, obraca się w kręgach ludzi, no powiedziałbym top on the top, więc po co jej jakiś kanał? Ale ona to robi, bo to czuje sercem. Agnieszka kocha mówić o zdrowiu, bo ona sama doświadczyła wielu chorób i sama z tego wyszła i wie, co mówi. Dlatego też zaprasza do swoich audycji piękne istoty, które wspomagają ten jej kanał, ale i nasz, bo tu muszę wam zdradzić, przepraszam, że Agnieszka to jest tak kochana dziewczyna, że kiedy ona ma jakiś ciekawy film o zdrowiu, najmniej na to, i ona go nagra, a potem robi postprodukcję, bo Agnieszka też montuje, poprawia, wyciąga, poprawia, dopiero wkłada na YouTube, to równolegle wrzuca go na mój kanał, bo ona ma dostęp do mojego kanału i na kanał Andy'ego. Tak działamy, tak po prostu to płynie z serca, po prostu. Ja się też czasem odwdzięczam i też coś wrzucę do Agnieszki, jak jest coś ciekawego. Tak pracujemy i pięknie poczułem energię i Andy'ego, i Agnieszki, kiedy spotkaliśmy się razem najpierw w Chicago, a potem w New Jersey. Niezapomniane wrażenia. Niezapomniane. I to te dwie osoby, które są z nami tutaj razem do dzisiaj, ja wspomnę jeszcze jedną ważną, która jest tak dość ukryta, ale w tym miejscu chciałbym złożyć wielkie podziękowania przede wszystkim wam, drodzy widzowie. Bo tak naprawdę, gdybym nawet ten kanał z pomocą Andy'ego, a potem Agnieszki zrobił, to bez was niczego by nie było. Niczego. I to nie chodzi o to tylko, że wy jesteście widzami, biernymi widzami. Nie, nie. Wy nie jesteście bierni. I powiem wam, że to mi bardzo pomaga. I teraz, słuchajcie, bez ściemy, naprawdę.
nawet kiedy ja się wkurzam, bo ktoś pisze jakiś, moim zdaniem w tamtym momencie, taki głupi komentarz, nie? Taki, wiesz, od czapy, to przepraszam w tych wszystkich, którym odpisałem tak od razu, nie powinienem, bo powinienem usiąść i przemyśleć, a potem odpisać, ale to są niesamowite lekcje. To wy daliście mi wiele takiej bardzo, bardzo mocnej nauki. Ta nauka płynęła i przez komentarze, i przez maile, które pisaliście. Najpierw tak niewinnie, jeden mail na miesiąc przychodził, aż do takiej rzeki, która teraz tam przechodzi przez tą moją skrzynkę pocztową. Więc gdyby nie wy, kanału by po prostu nie było. Jestem wam wdzięczny za to. Wdzięczny jestem też za waszą cierpliwość, że za to, że zrozumieliście, że mój kanał nie jest takim kanałem jak wiele, wiele, wiele takich na YouTubie, gdzie mówi się określone rzeczy, czy też określone w cudzysłowie prawdy. Ja już na samym początku pomyślałem, że nie mogę zamykać się w mojej prawdzie i mówić wam o tym, co jest prawdą, bo to byłaby tylko moja prawda. Więc postanowiłem, że będę pluralistyczny, tak się to mówi, pluralistyczny, czyli będę dopuszczał różne poglądy, aczkolwiek nie chcę poglądów, które są totalnie sprzeczne z moimi, na przykład lewackimi. Takich nie chcę. Więc dopuszczam różne poglądy, różne punkty widzenia, różne wizje i bardzo wam chcę podziękować za to wasze zrozumienie, że rozumiecie i nie jesteście wściekli, że wczoraj w jakimś tam odcinku ktoś u mnie mówił o tej i tej rzeczy taką opinię, a dzisiaj puszczam kogoś innego i wyraża zupełnie przeciwną opinię. Bo tylko tworząc taki pluralistyczny kanał, tworzy się ten zaczyn, te drożdże, gdzie to ciasto może wyrosnąć. Inaczej mówiąc, bezprzenośnie już, gdzie możecie dojrzeć różne aspekty rzeczywistości i przyciągnąć do siebie to, co wam odpowiada. To, co wam w sercu gra. Bo ta prawda, tak naprawdę, ta prawda jest w was i tylko w was. Nie szukajcie prawdy u mnie, na innych kanałach. Prawda jest w was. Dobra. To tu podziękowałem wam, ale słuchajcie, nie będzie tak łatwo, bo jeszcze będą podziękowania dla innych grup. Ale po kolei. Bardzo chcę też podziękować Eli Żłobickiej, słuchajcie, bo Ela Żłobicka, która ma swój kanał od mniej więcej chyba, no więcej jak pół roku, ale nie, chyba jeszcze rok nie minął. Nazywa się Ela Żłobicka ten kanał. I Ela Żłobicka, słuchajcie, my nie dorastamy jej do pięt, jeśli chodzi o artyzm. Ela Żłobicka postanowiła mieć kanał, o którym wiedziała z góry, że może nie być przebojowy, jeśli chodzi o oglądalność, ilość widowni i tak dalej, ale konsekwentnie robi sztukę na tym kanale. Ela Żłobicka zaczęła od robienia takich filmów, to były rozmowy przy stole i oblicza talentu. Ona wyłuskuje ludzi, którzy mają talenty. Bo wiecie, to talent to nie tylko to, co jest do pokazania publicznie, na przykład aktorstwo, piosenkarstwo, malarstwo, ale wyobraźcie sobie, że może być też utalentowany kowal albo utalentowana zielarka, która to kocha, ma ten talent do tego, albo utalentowana pani, gospodyni, która dzierga piękne rzeczy. Więc Ela wyłuskuje, wyszukuje takie talenty i pokazuje to. Ostatnio, a właściwie to już od kilku miesięcy, zaczęła robić bajki dla dzieci. Kochani, zajrzyjcie tam. To jest to, co powinno być w publicznej telewizji. Prawdziwe bajki dla dzieci. Bajki, które niosą treści, a nie puste, disneyowskie, albo wręcz obrzydliwie, niesamowicie nieprzyzwoite. Bajki Eli są uczące, pouczające, tworzące, udzielające wsparcia i wiecie co? Ela tworzy te bajki, również te filmy, również przy pomocy dzieci. Dzieci biorą udział, dzieci piszą same te bajki, tworzą scenariusz,
A teraz przychodzą tam inni ludzie, którzy robią razem to z Elą. Więc zajrzyjcie na ten kanał. Elu, bardzo Ci dziękuję za to, że jesteś. Początki były trudne, ale teraz już jest coraz lepiej. No i słuchajcie, chcę podziękować Dagmarze z Arizony, mojej przyjaciółce, która tak przyszła, przypłynęła nie wiadomo skąd nawet. Tak, po prostu energie nas połączyły. Dagmara się pojawiła najpierw u Andiego, ale nie nagrywali. Ona była tam obecna. Przepraszam, ja włączę sobie ogrzewanie, bo słuchajcie, w tej chwili widzę, że już spadło do minus 4 i u mnie w domu robi się zimno, mimo że chodzi o ogrzewanie na dole. Natomiast Andy był wtedy tak bardzo zajęty, że poprosił mnie, czy nie porozmawiałbym z Dagmarą, bo czuję, Andy tak mówi, czuję, że coś z tego może być. Dagmara opowiada fajne rzeczy. No i zaczęło się. Zaczęliśmy nagrywać jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty film. Ze mną to zagrało, bo ja jestem z tych okolic, ze Śląska. Wprawdzie Dagmara z Lublińca i z tamtych okolic, ale to nie jest tak daleko. Ma też, zaciąga też fajnie tak gwarą. Ona tego chyba nie słyszy, ale ja to wyłapuję. A przede wszystkim byłem u niej i poczułem te energie, jakie płyną z otoczenia, z jej bliskości. Nie będę opowiadał więcej, bo wy wiecie, bo teraz się tam dużo dzieje u Dagmary. Dagmara ma swój kanał. Robi to zupełnie inaczej niż ja, bo Dagmara uwielbia live'y. Słuchajcie, ona się w tym czuje jak ryba w wodzie. Po prostu ma coś do powiedzenia, włącza, albo nie tyle. Czasem nie ma czegoś konkretnego, ale czuje, że musi się połączyć z wami, włącza live i jesteście razem. I płyną energię. I to jest fajne. Ja bardzo szanuję to, co robi Dagmara. Jestem ciekaw, obserwuję to, co się będzie działo dalej, bo mam takie przeczucie, że tam to pójdzie w stronę tych, mocno w stronę tych Native American. No słuchajcie, teraz podziękowania dla osoby, która pokazała się tylko raz na moim kanale u nas, ale jest przekochany. Michał Tomaka, ja muszę to powiedzieć głośno, pracuje w firmie informatycznej, muszę powiedzieć, że sporej, jest współwłaścicielem, ale jednocześnie czuję te same klimaty, co my i muszę wam powiedzieć, że tak wspólnie Agnieszka, ja, Michał, mamy bardzo dużo wspólnego. Robiliśmy też wspólne regresje. Po prostu kochamy robić to, co jest naszym życiem i lubimy się wymieniać poglądami na ten temat. Michał Tomaka jest też współtwórcą Netify. To cały ten design, ta oprawa, wiele elementów Netify, to jest jego dzieło. Właśnie jemu zawdzięczamy. Michał, kocham Cię, chłopie. Bardzo Ci za to dziękuję, że jesteś. Po prostu bardzo Ci za to dziękuję. Koniec roku nie sprzyjał temu, żebyśmy się w końcu spotkali w trójkę i pogadali, bo lubimy takie raz na miesiąc, raz na tam 3 tygodnie spotykamy się w trójkę i po prostu rozmawiamy. Bardzo chcę podziękować Żanecie Poirier. Słuchajcie, Żaneta Poirier, ona przestała w tej chwili, nie jest aktywna na swoim kanale, ma swój kanał, ale nie jest tam aktywna. Natomiast robiła na swoim kanale, ale też ze mną, wiele audycji, które zaczynały te audycje mówić o tej psychologicznej stronie, psychicznej stronie człowieka, o jego psychicznych uwarunkowaniach, o duszy, o świadomości. Bardzo, bardzo mi się te audycje z Żanetą podobały, dlatego że czułem, że rozmawiamy na tych samych, jak to powiedzieć, na tych samych częstotliwościach. A Żaneta też podpowiadała mi pewne kwestie, które mógłbym poruszyć. Ona to robiła bardzo delikatnie. Ja kocham tą jej delikatność. Żaneta nigdy nie robiła tego nachalnie, że to musiałbyś zrobić albo to.
ale ja też w lot wyczuwałem, co ona mi chce powiedzieć i często się do tego stosowałem. Żaneta nie musiała tego robić, bo Żaneta pracowała w dużej korporacji, no, ma sporo sukcesów, ma piękne, zdolne córki, zadowolona z życia, ale robiła to i jestem ci, Żaneta, za to bardzo, bardzo wdzięczny. To było piękne, dobrych kilka miesięcy, nie wiem ile, chyba 8-9 miesięcy współpracowaliśmy razem. Cieszę się i kocham cię za to. Po kolei, wiecie co, to nie jest tak po kolei, słuchajcie, bo ja sobie tutaj pisałem tak, jak przychodziły mi na myśl, albo żona mi podpowiadała. Zygfryd Ciupka, mój brat ze Śląska, Hopo, który goda po śląsku, tylko trochę z innym akcentem, bo on jest opolskiego, a ja z tego górnego tutaj, który przeszedł tak wiele, ale do którego czuję ogromny szacunek za to, co robi, bo Zygfryd się nie patyczkuje. On po prostu mówi to, co myśli i obrywa za to bardzo często. Słuchajcie, ile razy jemu kanał już zamknęli, stronę, a założył drugi, też obrywa, bo on nie przestrzega tych reguł, znaczy ma to w nosie, tak powiedzmy, no i niestety, ale obrywa. Ja tak nie potrafię, nie robię tak, ale Zygfryd, myślę, idzie taką siekierą, po prostu mówi. U Zygfryda często bywają goście, którzy mu podsuwają, czy też podsyłają ciekawe tematy. Zygfryd jest, uciekło mi słowo, na tyle spolegliwy, że on, kiedy wyczuwa, że z czym by się nie zgadzał, czasem to powie wprost, ale bardzo często jest bardzo łaskawy dla swoich gości i będzie omijał ten temat, żeby nie urazić swojego gościa. I ja za to go też bardzo szanuję, bo skoro zaprosiłeś gościa, wiedząc o tym, co on będzie przedstawiał, to go szanuj i to w sobie w Zygfrydzie cenię. Tęsknię do audycji z nim, ale może po nowym roku. Słuchajcie, kto jeszcze? O, Monika Cichocka. Słuchajcie, chcę podziękować Monice też za lekcje totalne, jakie mi udzieliła. Bardzo dziękuję. Monika ma i stronę internetową, i swój kanał. Bardzo często nagrywają z Endim, aczkolwiek ja nie potrafię wysłuchać całych tych audycji, bo są dla mnie za długie. 4 godziny audycja, no fajnie, że popłynęło. Natomiast, żeby wyłapywać treści z tej audycji, trzeba by ją dzielić na takie odcinki, no co najmniej godzinne. To też chyba za długo, nie? Takie 40 minut. Ale odnoszę się z szacunkiem do tego, co robi Monika. I Monika, dziękuję ci również za wszystkie lekcje, których mi udzieliłaś. Drugą taką osobą jest też Beata Socha. Beata Socha, która no, przyszła na kanał najpierw do Endiego, potem do mnie. Beata bardzo mocno wspiera Netyfy. Beatku, bardzo ci za to dziękuję, że każdy swój film umieszczasz na Netyfy, że piszesz artykuły specjalnie dla Netyfy. Czasem je umieszczasz na Facebooku, a potem na Netyfy, ale robisz to bardzo systematycznie. No i od czasu do czasu pozwolisz się zaprosić, żeby mi powiedzieć, co tam w trawie piszczy. No i wiem już o tym, że w tej chwili współdziałasz razem z Andrzejem i razem z Jowitą. No i działacie w materii. Działacie w materii, ale jednocześnie z tym trzonem, jak wy to mówicie, trzon, czy ten basement, ten fundament duchowy, na fundamencie duchowym. Dziękuję ci za to. Joanna Pilatowicz, no Joasiu, no jakżeż, no. Dzwoniliśmy do siebie i nie dozwoniliśmy się. Przedwczoraj ty do mnie, a ja nie mogłem, przepraszam cię za to. Wczoraj ja do ciebie i też pewnie nie mogłaś, bo nie odbierałaś. Ale my zawsze trafimy na taki dzień, kiedy... Ja to bardzo lubię, kiedy ty dzwonisz i mówisz tak, Zigi, masz czas? No mam. To co, nagrywamy? A kiedy? A już. No i leci, słuchajcie, i... Tak naprawdę z Jasią nie trzeba ustalać szczególnych tematów.
Ona mówi tak, Zygi, co ci w duszy gra? No to i to. Dobra, to jedziemy. No i płyniemy. Lubię tą bezpośredniość Joasi i lubię to, jak Joasia czasami, jak wpada jej w ucho jakiś temat, to rozgryza go już nie na czworo, ale na dwadzieścioro. Będzie krążyła koło tego tematu, każdy jego aspekt oglądała. No i jak go rozbierze tak do naga, do sucha, no to odpuszcza i bierzemy następne tematy. A Szymon Smoczyk, Szymonie. Szymon Smoczyk jest właścicielem wydawnictwa Indigo Book. Poznaliśmy się nie tak dawno, no bo jakieś pół roku temu, chyba tak bliżej, ale często ze sobą rozmawiamy i to są takie prywatne rozmowy o tym, co czujemy, co robimy, co planujemy, jak to będzie. Ale też, Szymon, chcę ci podziękować za to, że jesteś taki wspaniałomyślny i dostałem od ciebie wiele książek, no i pozwoliłeś mi te książki czytać. Powstały już z tego audycje, jest ich w tej chwili 8. I wiesz co, Szymonie, powiem ci, że ludziom się to bardzo spodobało. Będę to kontynuował. Ja już mam na myśli inne książki, których jeszcze tu nie mam, ale liczę na to, że od ciebie je dostanę. Dziękuję ci, że robisz to właśnie w taki sposób dla ludzi, że nie tylko wydajesz książki, masz tam też księgarnię, ale jednocześnie organizujesz spotkania ludzi, którzy są w tych naszych klimatach. To jest piękne, Szymon. Dziękuję ci za te rozmowy, takie długie, długie, prywatne rozmowy. Romek Nacht. No, za Szymonem musi być Romek Nacht, bo to dzięki Szymonowi dostałem kontakt do Romka Nachta. Romku, w końcu trzeba się spotkać, słuchaj, kochany bracie, katowiczaninie, bo czas ucieka, a myśmy nagrali dwie audycje tylko, z czego jedna była ponad pół roku temu, chyba 7 miesięcy, a druga chyba z 4 miesiące temu. No i czas coś światu po śląsku pogadać, nie? Romku, kocham cię, bracie. Dziękuję ci za to, co mówisz, za wszystkie twoje Ewangelie Romana. Jurek Pietrzak. Słuchajcie, Jurek Pietrzak, Jurku, bardzo ci dziękuję za to, że jesteś. Jurek Pietrzak to jest osobowość. Muszę wam tutaj zdradzić pewną tajemnicę, bo Jurek Pietrzak jest byłym mężem mojej przyjaciółki Ewy Pietrzak, która jest bardzo częstym moim gościem mojego domu i przyjacielem domu. Tak muszę powiedzieć, najserdeczniejsza z tych osób, które się przebijają. Jurek mieszka w Laredo, ale też w Teksasie i my już się nieraz tutaj spotykaliśmy na grilla, na jakimś piwie, pogadać tak sobie. No i Jurka tematy to są tematy związane z Ashayem Udin i z jej przesłaniami. No muszę wam tutaj powiedzieć, że co nie, Jurku, często się nie zgadzamy, czasami się nawet kłócimy, bo ja mam trochę inny punkt widzenia na jej przekazy. Przy czym, no jak już wiecie, ja po prostu chcę mieć ten punkt widzenia Jurka, bo może to on ma rację, a nie ja. Może ja się mylę. Więc dopuszczam taki punkt widzenia, co nie przeszkadza mi się z Jurkiem przyjaźnić. Bardzo go cenię za tą jego przyjaźń. Jurek to jest chodzące dobro. On to jest człowiek, który oddałby ci wszystko, jeśli byś to nie miał. Jurku, dziękuję ci, że jesteś. Dalej, też nie po kolei, słuchajcie. Chcę podziękować Krysi z Atlanty, mimo że Krysia z Atlanty u mnie nie nagrywała, ale jednocześnie chcę jej podziękować za to, że jest i za te chwile, kiedy razem z Andym mogłem z tobą tam gdzieś być w przestrzeni i porozmawiać. Ania Dzwonkowska. Okej, okay. Ania Dzwonkowska, ale też muszę powiedzieć tak. Grażyna Góra, Kasia z Chicago, Aldona, Sabina z Niemiec. Aldona z Niemiec, Sabina z Niemiec. Dlaczego tak wyróżniam te kilka osób? Słuchajcie, bo to są te, jak to powiedzieć, te trzony? Właściwie tak, powiem to wprost.
od Aldony się zaczęło tworzenie grup aniołków. Aniołki Zygiego, tak to nazwaliście. To nie była moja nazwa. Aldona była tą pomysłodawczynią. No i się zadziało. I powstały grupy najpierw w Niemczech, potem w Polsce, potem w Anglii. Wiem, że gdzieś tam w Irlandii, ale również tu w Stanach, w Chicago. Kasia z Chicago. Oczywiście Grażyna brała w tym udział. No i Ania Zwonkowska, która bardzo aktywnie, więc teraz do Ani bezpośrednio. Aniu, wiem, że robisz to bardzo aktywnie. Wiesz, od kogo to z drugiej strony do mnie przychodzi? Od Piotra Kalińskiego. Jesteś w Wiedniu, w Holandii, w Polsce, w Warszawie, gdzieś tam jeszcze w innych okolicach i spotykasz się z tymi ludźmi, którzy pragną obecności Twojej. Dajesz im swoją obecność, swoje serce, swoją wiedzę. Jasne, że mówisz Twoją prawdę, ale ci ludzie już to rozumieją, prawda? Ale pragną tego ciepła, bliskości, spotkania. I Ty jesteś taką cieplutką, bardzo fajną Anią. Dziękuję Ci za to, że to dajesz. A Grażyna Góra, słuchajcie, już wiele razy, gdyby nie Grażynka, to ten kanał miałby szansę upaść. Grażyna ogarnia, ja nie wiem, jak ona to robi, po prostu nie wiem. To jest anioł, który powie jedno, dwa słowa i wszystko wraca do normy, wszystko wraca do spokoju. Ona tak jakby była taką oliwą, która się wylewa na wzburzone morze i nagle morze jest spokojne. A jednocześnie sypie pomysłami, rozdaje miłość na lewo i prawo. To jest chodząca miłość, Grażyna. Lubię z nią nagrywać, bo z Grażyną są takie gruntowne tematy, takie od samych podstaw, przemyślane. Tam nie opowiadamy głupot, nie brakuje nam tematu. Kasia z Chicago, słuchajcie, kiedy zaleciałem do Chicago, tam zostaliśmy odebrani i w pierwszy dzień wieczorem spotkaliśmy się w restauracji z aniołkami, a spotkanie przygotowała właśnie Kasia. Kasia jest obecna w internecie przede wszystkim, stąd ją znałem, ale pierwszy raz miałem okazję tam z nią się przytulić i przywitać. Cudowna osoba. Ludzie ją lubią, jest taką osobą obdarzającą ciepłem, miłością innych ludzi. I kiedy tam przyjechaliśmy, to dzięki temu, że Kasiu, ty to zorganizowałaś, poznałem tak wiele ciepłych ludzi. Słuchajcie, ja nie zapomnę tych oczu. Kiedy spotykasz się z człowiekiem tête-à-tête, to wtedy wiesz, no tak, to nie jest online, bo oczy, dusza się widzi nawzajem, bo dusza jest widoczna przez oczy. Więc spotkałem tam pięknych ludzi, jedni trochę wycofani, spokojni, no nie zapomnę was, nie zapomnę was. Inni bardzo gadatliwi, trzeci jeszcze pochylający się nad innymi ludźmi, pomagający tacy, każdy inny. No i Aldona i Sabina z Niemiec, słuchajcie, które rozpoczęły to wszystko. Aldonko, Sabinko, bardzo wam dziękuję. Wiem, że wasze drogi teraz poszły trochę inaczej, ale to o to chodziło, żeby zrobić taką rewolucję, a potem przemyśleć wszystko, wyciągnąć swoje wnioski i pójść znowu nową drogą. I w tym nie ma nic złego, co więcej, no tak się rozwijamy. Czekajcie, bo się zgubiłem. No, o Jusku Dąbrowskim wspominałem na początku, ale muszę dodać, bo ja go tu mam na liście, że Józek Dąbrowski przyszedł na samym początku, jeszcze jak mój kanał kulał, dopiero były początki, i mówił tak ciekawe rzeczy i takie trochę inne niż się słuchało, że nie tylko ja, ale i widzowie mówią, coś w tym jest. Józek założył swój kanał. Bardzo dużo mu też pomagał nasz przyjaciel Maciek Woźniak, bo Maciek mu te filmy montował, robił czołówki do tego. A jakbyście wiedzieli, kim Maciek był w życiu, to byście nie pomyśleli, że Maciek robiłby to dla kogoś z Anglii, kogo ledwo zna.
No więc to po prostu tak płynie. To jest otwarte serca. Juju, bardzo Ci dziękuję za to, że jesteś i że pozwalasz mi czasem wejść w Twoją prywatność, w Twój obszar, bo czasem Cię namawiam do tego, żebyśmy się spotkali i coś nagrali, ale jednocześnie też pozwalasz mi, żeby z Twojego kanału wziąć to, co zauważam tam ciekawego i ja wtedy u mnie na kanale to puszczam. Więc drodzy widzowie, podziękujmy razem Juziowi, że jest tak szczodry, właśnie w tym okresie szczodrych godów, ale nie tylko, i pozwala od czasu do czasu zassać taki ciekawy film na mój kanał. Juziu, kocham Cię, bracie. Jola Wendel. Z Jolą nagrałem już... Zielarka z Krakowa. Z Jolą nagrałem już wiele filmów. Czasami to ja tak szturcham Jolę i mówię, Jola, może byśmy coś nagrali, bo wiesz, idzie zima, nie? Albo Jola, dzwoni Zigi, dawno mnie u Ciebie nie było, a mam ważne wiadomości, chciałabym coś opowiedzieć. Na przykład to, co mówiła ostatnio o suplementach i witaminach, jak one mogą być też niefajne. Jolu, dzięki Ci, że jesteś i że szturchasz mnie tam od czasu do czasu. Hej Zigi, może coś nagramy. Tadziu Rolnik. No to osobowość jest sama w sobie. Słuchajcie, nie dość, że rolnik, to jeszcze Tadziu Rolnik. Słuchajcie, ma swój kanał, ma w Niebieszczanach piękną siedzibę, w której organizuje kilka razy w roku duże spotkanie dla ludzi, którzy chcą mówić do innych i chcą innym przybliżać swoje prawdy. U niego odbywają się dożynki, jest wiosna u Tadzia Rolnika. U Tadzia Rolnika często się pojawiamy z Endym, z Agnieszką i pomagamy organizować od strony medialnej te jego festiwale. No i od czasu do czasu Tadziu mi tu przysyła jakąś nalewkę na zimę, bezalkoholową, słuchajcie, ale tam jest mnóstwo różnych fajnych rzeczy, pasternaki, pietruszki, to jest w płynie i kiedy to pijesz, to naprawdę czujesz, jakby tam był alkohol, ale zaręczam, nie ma alkoholu. No i chyba zaraz żona mi tutaj przyniesie, bo czuję, że coś mnie dzisiaj bierze. Więc Tadziu, Twoja nalewka na dzisiaj. Ania Garncarek. No słuchajcie, Ania Garncarek poznałem najpierw u Endiego tak bez nagrywania, a potem ją zaprosiłem do mojej drogi do przebudzenia i to była bardzo fajna audycja, bo tam po prostu popłynęliśmy, ale też miałem okazję z nią przebywać tête-à-tête w Chicago i potem jeszcze w New Jersey i bardzo się polubiliśmy. Ania ma piękną energię, cudowną energię i wiecie, co mnie ujmuje w Ani? Ona nie jest zadufana w sobie, nie ma ani grama tego. Ona wie, bo ona jest widząca i ona wie, czy ty mówisz prawdę, czy nie, czy kłamiesz, ale ona nie mrugnie nawet okiem, żeby dać znać, że ona to wie. A Ania, po prostu Ania, mam nadzieję, że w przyszłym roku Ania zawita tutaj do Stanów. No to będzie chyba okazja się spotkać. Myślę, że gdzieś w okolicach Dagmary w Arizonie. No i ma tam też być Grzesiu Skwarek. I tu muszę Grzesia wymienić i też mu podziękować, bo też był obecny w Chicago. Spotkaliśmy się tam, dużo rozmawialiśmy i poczułem taką w nim bratnią duszę. Taka jakby część mojej duszy, która się rozdzieliła i mieszka w ciele Grzesia Skwarka. Tak to poczułem. Grzesiu mi też powiedział dużo komplementów, za co Ci dziękuję, a jednocześnie rzeczy, którymi uzmysłowimy, że w naszych energiach jesteśmy nie tylko podobni, ale zupełnie kompatybilni. Wszystkie te osoby, które tam były w Chicago, były według Grzesia, według astrologii, były kompatybilne ze sobą. Irmina. Słuchajcie, Irmina Mrozowicz-Schmidt. Znam ją krótko. Też w Chicago. Potem nagrywaliśmy, ale miałem też prywatnie wspólną sesję z Irminą. Przeciepła istota. Przeciepła. Zobaczcie sobie film z Irminą. Jest u mnie w mojej drodze do przebudzenia. A myślę, że jeszcze wrócimy kiedyś do nagrań, bo ja chciałbym też Irminę wypytać o tą jej zdolność do regresji. Ona robi regresje niehipnotyczne.
Ale Agnieszka z nią też nagrała takie filmy i one są też u mnie na kanale. Irminko, przytulam cię. Mariona z Kalifornii. Słuchajcie, to jest specyficzne, bo ja zobaczyłem przez niby przypadek film u Aleksa Berdowicza właśnie z Marioną. I od razu mnie zaintrygował tytuł Porody lotosowe. Nie wiem, czy dokładnie ten tytuł tak brzmiał, ale to było o porodach lotosowych. I ja sobie myślę, tak, słyszałem, ale nic na ten temat nie wiem więcej. Zobaczę. I wiecie co, ujęła mnie jej prostota, a jednocześnie głębia myśli. Ona potrafiła to, co jest tak bardzo głęboko ukryte w kobiecie, wyrazić prostymi, pięknymi słowami. I taka jest Mariola. Mariola, Mariolu, tak gorąco cię pozdrawiam i przytulam i całą twoją rodzinę. Mariola od czasu do czasu pisze do mnie SMS-y, bo ona jest taka, że jak coś poczuje, to pisze. I czasem Mariola myśli, że ja się na nią pogniewałem czy coś, bo ja zajęty nie odpisuję. Wybacz, Mariolu, ale ja tam po jakimś tam czasie się ogarnę i na już jej 3 kolejne SMS-y w końcu odpowiadam. Ale Mariola pisze tak głębokie myśli i te teksty są takie, że to jest takie bardzo prywatne i bardzo intymne, bo ona mówi o swojej duszy, o swojej głębi, to co czuje. Ona to co czuje, to mówi. Nagrałem z nią już sporo filmów, no i mam nadzieję, że po nowym roku znowu coś ogarniemy. Mariolu, dziękuję ci, że jesteś. Słuchajcie, teraz nie chciałbym zapomnieć tych istot, które organizowały festiwale. Festiwal w Chicago, Kamil Kupiec i Ewa Stankiewicz, a festiwal w New Jersey, Ola Nagórska. One wszystkie zrobiły wszystko, żeby ludzie tam, na tym festiwalu, czuli się dobrze. Słuchajcie, spałem w domu u Kamil Kupiec razem z moją Lucynką. Byliśmy ugoszczeni jak królowie, po królewsku. A kiedy byłem w New Jersey, to też po królewsku, ale u Andy'ego. Więc tu chcę podziękowania szczególnie dla Justyny, jego żony, która jest niezwykle ciepłą istotą. Justyna, dziękuję ci, że jesteś, jaka jesteś. Bardzo ci dziękuję. Ewa Stankiewicz zaś była jedną z organizatorek, z jedną z dwóch organizatorek festiwalu w Chicago i ma w sobie też ogromnie dużo ciepła. Ona czasem delikatnie się tam dopukuje do mnie. No dawno, dawno nie było SMS-u, ale potrafimy ze sobą długo rozmawiać, długie rozmowy, wcale nie na biznesowe tematy, ani nie na YouTube'owe, o życiu. I to jest fajne, za to ci dziękuję, Ewa. Kamil, tobie dziękuję za to wszystko, co zrobiłaś tam, na tym festiwalu, za to ciepło, którym nas obdarzyłaś, za te przygotowania tego wspaniałego lokum, tego domu, w którym byliśmy wszyscy razem i mieliśmy stworzone niesamowicie ciepłe warunki. To dlatego poczuliśmy się wszyscy jak w rodzinie. Ale do tego jeszcze masz taką umiejętność organizowania wszystkiego tak. Jak już nigdzie nie idzie, to Kamilę trzeba posłać i Kamila to zrobi. Dzięki ci za to, Kamilko, przytulam. Patrycja Kurczyńska. No, słuchajcie, Patrycja Kurczyńska jest z Irlandii i poznałem ją dzięki Joasi Pilatowicz. Widziałem ją u Jasi, byłem zachwycony tym, bo zaczęłam mówić w moich klimatach, czyli coś o Plejadach, co mnie od razu zapala mi się, otwiera mi się taka klapka i wpuszczam to i mówię, no to trzeba z Patrycją porozmawiać. No i z Patrycją znacie te filmy. My tam po prostu płyniemy z Patrycją. Paulina spod Poznania. To jest takie moje odkrycie, że tak powiem, ale jednocześnie ona się sama odkryła. Taki kochany, piękny samorodek, bo Paulina, wybacz, ale ja już nie wiem, jak się to zaczęło. Ty napisałaś do mnie chyba, ja poczułem, że to jest fajny temat. Tak, tak, tak to było.
I zrobiliśmy, no już chyba w tej chwili 8 czy 9 audycji. Wy to kochacie, uwielbiacie oglądać filmy z Pauliną. Paulina jest dość charakterystyczna, dlatego że widać jej emocje. Ja kocham jej śmiech, wy też. Ale Paulina ma też zdolność do wyłuskiwania tematów nie wiadomo z czego. Na przykład pamiętacie ten film Zupa pomidorowa? O zupie pomidorowej? To był, można go było nazwać inaczej ten film, ale chodzi o to, że z reguły rosół jest takim honorowym daniem. Przeważnie w niedzielę, przepraszam. A potem jak zostaje tego rosołu, to na drugi dzień robi się zupę pomidorową. No i to chodziło właśnie o to, o te na drugi dzień. Co tam na drugi dzień i już mniej ważne. A wcale tak nie jest. I bardzo lubię robić audycje z Pauliną, bo wiecie, to nie są audycje sztampowe. My z Pauliną przed audycją z reguły rozmawiamy no minimum godzinę, bo mamy mnóstwo tematów, mnóstwo myśli. Opowiadamy też o sobie, co się wydarzyło, ale jednocześnie też inspirujemy się nawzajem. Chyba też wniosłem trochę inspiracji w życie Pauliny. Jestem ciekaw, ale nie będę teraz zdradzał tego, ale jestem ciekaw, jak to się będzie realizowało. Paulinko, dziękuję ci za to, że jesteś i naprawdę liczę na dużo, dużo, dużo więcej. Teraz już zupełnie nie po kolei lecę, słuchajcie. Ania Architektura. Ania Architektura pozwoliła mi czytać jej raporty energetyczne. Znacie te raporty dzięki temu, że jest strona Architektura Osobowości, a ja pozwoliłem sobie je czytać, bo pomyślałem, że sprawię radość tym ludziom, którzy albo nie mają ochoty do czytania, albo nie mogą czytać, bo są zajęci. Praca, jazda samochodem i tak dalej, ale mogą sobie włączyć YouTube'a i tylko mnie słuchać. Aniu, bardzo ci dziękuję za to, co robisz i za to, że pozwoliłaś mi czytać swoje raporty. Również z internetu Beata Driada Jeleniewicz. Beata, audycje o archontach były hitem u mnie. Bardzo ci dziękuję za to, że zechciałaś, żebym pozwolić, żebym czytał. Ja ciągle liczę na to, że odcinek 10 i chyba ostatni powstanie i będę miał go przyjemność czytać. Bardzo ci dziękuję za to. Ania Głowacz, słuchajcie, no Ania Głowacz, pisarka i jednocześnie osoba widząca, która była u mnie w audycjach chyba 5 i która inspiruje was wszystkich do tego, żeby poszukiwać. Jej książki, no, Gwiezdne Dzieci, to chyba zrobiły największą furorę, ale ma już teraz nową książkę, uleciał mi tytuł, nie pamiętam. Jeszcze jej nie mam, tej książki, więc nie pamiętam. Ale lubię audycję z Anią Głowacz, bo my tam też nie przyjmujemy żadnego założenia w tych audycjach. Po prostu płynie, aczkolwiek Ania mi tam mówi, dzisiaj powiem, co do mnie przyszło. No i mówi. Aniu, dziękuję, przytulam. Dorotka Hoadyn-Biel, z którą nagrywałem właśnie dzisiaj rano i której książka, muszę wam powiedzieć, jest u mnie na biurku prawie cały czas. To jest niegruba książka, ma 100 ileś tam stron, 100 stron, ale ona mnie inspiruje, bo kiedy o czymś myślę i chciałbym rozgryźć temat, sięgam do tej książeczki, bo wiem, że tu jest rozdział miłość, no i mam inspirację. Dorotka jednocześnie jest jasnowidzącą i taką piękną, cudowną istotą, bardzo prostolinijną, mówiącą wprost, co myśli i lubię te rozmowy z nią. Dzisiaj nagrałem audycję, ciekawa jestem, kiedy ją opublikuję, bo mam już mnóstwo przygotowanych, ale myślę, że jeszcze w tym roku. Chcę też podziękować Kasi Prawdzie Świstelnickiej. Kasia Prawda Świstelnicka była co prawda u mnie tylko w jednej audycji, ale no to jej działanie w obszarze dwupunktu sprawiło, że ja jestem innym człowiekiem niż byłem, bo dwupunkt był ze mną obecny już wiele lat temu, nie wiem, chyba 7 lat temu,
potem książka Magiczny Dwupunkt, no to wszystko sprawiło, że mogłem się zmienić. Kasiu, dziękuję Ci za to, ale też przy tej okazji bardzo dziękuję Piotrowi Kalińskiemu, bo i Kasia, i Piotr byli współtwórcami tych wszystkich sesji, audycji, seminariów o Dwupunkcie. Piotr Kaliński jest propagatorem Dwupunktu, a jednocześnie takim psychicznym uzdrowicielem. I cieszę się, bo znalazł mnie w jakiś sposób i nagrywamy audycję. Jestem za to wdzięczny Piotrowi, że zechciał do mnie przyjść. Muszę Wam powiedzieć, że tak samo jak z Pauliną, nie możemy się nagadać, więc rozmawiamy bardzo dużo, wymieniamy swoje punkty widzenia. W wielu rzeczach się zgadzamy. To jest dziwne, bo mówimy sobie, Boże, naprawdę tak myślisz? Bo ja też. Więc czuję, że no, coś się rodzi. Ela Krajewska, słuchajcie, niesamowicie ciepła istota. Była u mnie już w dwóch audycjach. Też lubimy ze sobą rozmawiać bez nagrywania. Ela Krajewska też, trochę zeswatałem Elę Krajewską z Elą Żłobicką i one też nagrały w serii Rozmowy przy stole, taką rozmowę przy restauracyjnym stole przy obiedzie. Zerknijcie koniecznie na kanał Eli Żłobickiej i znajdźcie ten film. Elu, jesteś tak ciepłą, tak miłą, tak cudowną istotą, że Ciebie mam w sercu obok wielu innych istot też, ale jesteś tam też na takim szczególnym miejscu. Sonia Ross, słuchajcie, którą poznałem bardzo niedawno, ale mnie ujęła. Sonia Ross nagrała ze mną film o biologii totalnej. Słuchajcie, w tym filmie nie było nic, co łamie regulamin YouTube'a, ale YouTube mi go zablokował, bo Sonia mówi prawdę. YouTube zablokował i wiecie co? YouTube mi dużo filmów blokuje, ja się odwołuję i 99% z tych filmów przywracają. Tego nie przywrócił. Na moim głównym kanale jest nadal zablokowany, aczkolwiek ja go uruchomiłem jako opcję. On nie ma zasięgów, ten film też nie zarabia, nie ma powiadomień. Natomiast na moim zapasowym kanale, to jest dziwne, nie? Jest w pełni. Była premiera, były powiadomienia, no ale widocznie tutaj sztuczna inteligencja nam nie ma sito o mniejszych oczkach. Sonia, bardzo Ci dziękuję za Twoją obecność na moim kanale. No zobaczymy, może się z tego coś będzie rodziło nowego, co nie? Tak myślę. Słuchajcie, Darek. Darek z kanału Przebudzonko i Agencji Kosmicznej. No, Darku, jesteś osobowością. Takiego drugiego nie ma, bo Darek nie odleciał tylko w przestrzeń kosmiczną, ale jednocześnie oprócz kanału, na którym puszcza przetłumaczone filmy albo sam tłumaczy o Tajgetanach, ma swój kanał Przebudzonko, który jest cudowny, bo to jest kanał o jego duchowej drodze, o jego przemyśleniach, o jego punkcie widzenia, o jego prawdzie na życie. Darku, dziękuję Ci, że jesteś z nami. Słuchajcie, no i teraz nie mógłbym pominąć takich istot, tu już nie z mojego kanału, Janusz Zagórski, który tak naprawdę był niepisanym ojcem chrzestnym mojego kanału, bo ja byłem zachwycony tym, co on robi. Z Januszem Zagórskim jestem od prawie samego początku. Słuchajcie, ja 15 lat temu napisałem do Janusza Zagórskiego, no może nie 15, może trochę mniej, list o moich dziwnych spotkaniach. Ja nie wiem, czy to było UFO, czy nie. Janusz, nigdy mi nie odpisałeś na ten list, ale wiesz, dziękuję Ci za to, że jesteś, że ogarniasz te wszystkie sprawy. Mnóstwo roboty, robisz cudowne rzeczy i skupiasz wokół siebie fajnych ludzi. A jedną z takich osób, którą uwielbiam, to jest Aja Iskra. Aja, dzięki Ci za to, że jesteś. Pamiętasz ten film, kiedy płakałaś? Ja płakałem razem z Tobą i moja żona też. Przytulam Cię, kocham Cię, Aju. Słuchaj, Aju, zadzwonię do Ciebie, ale bardzo bym chciał, żebyś 7 stycznia była razem ze mną i Agnieszką Stalkoper w naszym poranniku o życzliwości.
bo wiem, że jesteś taką istotą, która jest życzliwa dla całego swojego otoczenia. Aju, kocham Cię. Cześć. Boguś Rostowski. To jest taka, musiałbym powiedzieć, szara eminencja NTV, telewizji Janusza Zagórskiego. Nie tylko, ale Boguś Rostowski robi ogromnie mnóstwo, ale nie pokazuje się, wy go nie widzicie. W jednej z audycji u Janusza wystąpił tak bokiem w takim panelu chyba wigilijnym. Natomiast on organizuje spotkania, ogarnia kamery, ogarnia wizję. Dzięki Bogusiowi, słuchajcie, pojawiło się na moim kanale sporo osób, których nigdy bym nie poznał, gdyby nie Boguś. To właśnie Boguś robił. Chcę podziękować też pastorowi Arturowi Pawłowskiemu, że i bywał u mnie na kanale, ale też mogłem brać udział w audycjach Andiego razem z pastorem, bo pastor, i teraz słuchajcie, jestem tutaj daleki od religijności. Arturze, robisz cudowną rzecz. Budzisz ludzi. Pokazujesz im ścieżkę. Jest to moim zdaniem jedna ze ścieżek, ale ty znasz swoją prawdę i rób to tak, jak robisz. Patrycja z Krakowa, słuchajcie. Patrycja z Krakowa robiła ze mną audycję Jak żyć w przełomowych czasach. A, słuchajcie, to jest taka kobieta do pracy takiej, do... Co? Nie damy rady? Jak nie damy rady? Ja kupię sobie ten generator, sprawdzę i opowiem o tym w audycji. I kupiła. I zrobiliśmy takich wiele audycji, gdzie Patrycja miała wszystko przygotowane, wysłała mi zdjęcia. Właściwie ja musiałem tylko pogadać i zmontować. Patrycja robiła całą resztę. Ja zachęcam do współpracy ze mną, ale jakby takie Patrycje pomnożyć, oj, to byłbym w siódmym niebie. Patrycjo, dziękuję Ci. Dziękuję Jakubowi Hrabowi, Jakub Hrab. Zrobiłem z Jakubem kilka audycji. Nagraliśmy o przedsiębiorcach, o biznesie. Jesteś inspiratorem moim. Ja nie wiem, co się tam teraz u Ciebie dzieje, bo ja wiem, że Ty wypadłeś ze swojego biznesu. Odezwij się, Jakub. Ale chcę Ci też podziękować, bo jesteś nieustannie systematycznym darczyńcą dla Netify. Bardzo Ci za to dziękuję, bo tutaj się wyróżniasz, a ja wiem, że nie jest Ci łatwo w tej chwili. Chcę podziękować też Arli. Nie wiem, czy pamiętacie Arletę, która nie pisała do mnie, tylko po prostu nagrała. Nagrała do mnie, to się nazywało Pogadanka dla Zygiego. Zajrzyjcie sobie, jest na kanale i powiedziała mi, co myśli o mnie, o kanale, o dzisiejszych czasach, o duchowości, o wzniesieniu i tak dalej, i tak dalej. No i ta audycja zrobiła na Was bardzo duże wrażenie, a ja do dzisiaj bardzo ciepło Cię wspominam, Arni. Myślę, że kiedyś jeszcze coś nagramy. Chcę tu też podziękować Noemi Oldze. Noemi. Olga, odezwij się do mnie. Ja już pisałem do Ciebie, żebyś się odezwała. Nie wiem, co się tam dzieje. Olga to jest nauczycielka, która opowiada o Plejadianach. Miała dużą odwagę, bo będąc nauczycielem, kiedy opowiadasz takie rzeczy, no to możesz, wiesz, mieć kłopoty albo nawet stracić pracę. Olga miała dużą odwagę, bo powiedziała to, co nie tyle czuje. Ona widzi. Ona widzi to i rozmawia z nimi. Przepraszam, nie Plejadianie, a Arkturianie. No i słuchajcie, Bogdan Głowacki, z którym nigdy nie nagrywałem, a mam ochotę, ale jednocześnie z którym rozmawiam od czasu do czasu i który jest takim wizjonerem, terapeutą, wizjonerem i uzmysłowił mi, że tych mocno obudzonych ludzi, którzy są już na bardzo wysokim poziomie, jest dużo, ale szczególnie dużo wśród Polaków. Bogdan, dzięki, że mi to uzmysłowiłeś. No i słuchajcie, Aleksander Charycki. Aleks, też Tobie dziękuję, aczkolwiek niedawno nagrywamy ze sobą, chyba dopiero 3 audycje, 2 poranniki i
z Agnieszką i jeden tylko ze mną. Coś się rodzi, może tam z tego coś będzie więcej. Chcę Ci podziękować za to, co robisz, mimo że no, masz też wielu wrogów, więc musisz się pilnować. No i kogo jeszcze tu mam na liście? Słuchajcie, aniołki, które tak mnie inspirują, że od czasu do czasu albo ja proszę, albo też ktoś prosi mnie do spotkania z nimi na Zoomie. Mieliśmy takie spotkanie tydzień temu. Wiem, że ja nie wymienię wszystkich, bo ja nie wszystkie imiona pamiętam, ale Romcio, dziękuję Ci za pomoc przy Netify przede wszystkim, no i za to, co robisz, za to, jaki jesteś. Tobie nie można za bardzo tam podskoczyć, słuchaj, bo Ty wiesz, czego chcesz. Moja wnuczka tak zawsze mówiła, ja wiem, czego chciałem. Ty też wiesz, czego chcesz i nie można Ci tego zaburzyć. Bądź taki, jaki jesteś. Żaneta przez 2T, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że jesteś. Jakub z Irlandii, Ela, Basia, Kasia i wszystkie aniołki z całego świata. Kocham Was i dziękuję Wam za to, że jesteście. I na koniec San Antonio, a potem jeszcze z Antypodów, chcę podziękować Lucynie z San Antonio, z którą miałem audycje, które nazywały się Nic nie jest takie, jak myślisz, że jest. I mówiliśmy o Hazarach, o syjonistach, o tak trzeba powiedzieć. Trudne tematy, bardzo trudne. Nie wiem, co tam u Lucyny. Tak blisko mieszkamy, a rzadko się spotykamy. Ale Lucyna, z tego miejsca chcę Ci podziękować za to, co zrobiłaś dla mnie, dla kanału, dla ludzi. No i Leszek Kunst, który jest na Antypodach, po drugiej stronie, w Australii. Z Leszkiem nagrałem zaledwie 2 audycje, no i chyba 2 razem z Endym. Ale powiem Wam, że rozmowy z Leszkiem są takie bardzo poukładane. Leszek wie, co mówi. On też nie przebiera słowach. Ja czasami muszę, unikając cenzury, cedzić słowa albo ocenzurować film i wrzucić go na Rumble. Tak było ostatnio, no bo popłynęły tam informacje, których YouTube by nam nie przepuścił. Dziękuję Ci za to, co robisz w Australii. Na sam koniec chcę podziękować przyjaciółce naszego domu, Ewie Pietrzak, że mnie inspiruje i że często pyta: Zigi, to co tam nowego? Co tam się dzieje u Grażyny, a u Andiego, a u Agnieszki i tak dalej, i tak dalej. I inspiruje mnie to, wiesz co, może byś powiedział o tym albo o tym. Ewa, dziękuję Ci za to. No i oczywiście dziękuję mojej żonie za to, że jest, po prostu, że jest taka, jaka jest. I za to, że ma tyle cierpliwości, bo muszę Wam powiedzieć, że czasem nie ma mnie tutaj cały dzień w domu. Jestem na górze w studio, a moja żona ogarnia całą resztę. Aczkolwiek dla higieny mam takie przerwy w ciągu tej pracy, gdzie schodzę do niej i razem coś gotujemy. I ona mnie wtedy mocno przytula i mówi: jak fajnie, że zszedłeś i kocham Cię. Więc kocham Cię, Lucynko. Kocham Was wszystkich. Wszystkich. Bez wyjątku. Po prostu za to, że jesteście. Życzę Wam wspaniałych dni, tych, które są przed Wami, przed nami. Porannika w sobotę nie będzie. Następny porannik w poniedziałek będzie, mimo że w Polsce święto, to u mnie to jest dzień pracy, więc porannik będzie. Zatem do zobaczenia w poniedziałek. Trzymajcie się. Cześć. Kocham Was.